Astronom obserwuje i to jest zupełnie fundamentalne zajęcie i zajęcie astronoma i bardzo podstawowa informacja, którą astronom wykorzystuje w badaniach, w nauce, to jest obserwacja. Obserwacja nieba. Astronomia zajmuje się badaniem nieba, badaniem wszechświata. Ale zwróćmy uwagę na to, że w przeciwieństwie do tego, co robią geofizycy, czy tego, co robią fizycy, chemicy, astronom może tylko obserwować, nie może eksperymentować, nie może robić żadnych doświadczeń. I to go wyróżnia, to wyróżnia astronomię spośród wszystkich właściwie innych nauk przyrodniczych. Astronom pozbawiony jest zupełnie możliwości eksperymentowania. Opiera się wyłącznie na obserwacjach. A obserwuje co? Obserwuje promieniowanie elektromagnetyczne. Poważnie mówiąc, które dochodzi z wszechświata. Obserwuje gwiazdy, które świecą, obserwuje Słońce, które bardzo intensywnie świeci i na podstawie właśnie tych różnych obserwacji może wszechświat badać, wyciągać z tego jakieś wnioski, interpretować, co widzi, dlaczego coś przebiega, jakieś zjawisko tak, a nie inaczej, no i tak dalej. I to jest właściwie jedyna sprawa, którą się zajmuje astronomia. Wielką rewolucją w badaniach astronomicznych było wynalezienie lunety. To był rok 1610. Pierwszy Galileusz wykorzystał lunetę do obserwacji gwiazd, do obserwacji nieba, obserwacji planet przede wszystkim. I na podstawie tej pierwszej przez siebie zbudowanej lunety dokonał niesłychanie ważkich w astronomii odkryć. No na przykład zaobserwował księżycę Jowisza. Okazało się, że Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, ma wiele księżyców. Galileusz to zaobserwował. Później, no dzisiaj szczegółowo badamy, dużo więcej tych księżyców obserwujemy. Galileusz dostrzegł jeszcze inną ciekawą właściwość planet Układu Słonecznego, pierścień Saturna. Dostrzegł, że Saturn jako jedyna wtedy uważał planeta, otoczona jest jakąś przedziwną strukturą materii wokół kulistego globu planety, którą dzisiaj nazywamy pierścieniem Saturna i szczegółowo badamy. No i tak dalej. Luneta rzeczywiście zrewolucjonizowała badania astronomiczne, bo mogliśmy zobaczyć znacznie więcej, znacznie dokładniej, precyzyjniej różne rzeczy widzieć. No i zaczęliśmy odkrywać wielkość, piękno wszechświata nieprawdopodobnie w szerokim zakresie. Aż wreszcie chyba trzeba przypomnieć lata, najpierw 50., 60., rok 1957, wystrzelenie z Ziemi pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Otóż okazało się, że do badań astronomicznych, do badań wszechświata można wykorzystywać techniki kosmiczne. Techniki kosmiczne, które umożliwiają wyniesienie instrumentów astronomicznych, mówimy w przestrzeń kosmiczną, na orbitę okołoziemską, czy może jeszcze dalej. Ale to też zrewolucjonizowało obserwacje astronomiczne, badania astronomiczne, gdyż instrument, który znajduje się poza atmosferą ziemską, instrument astronomiczny, teleskop czy jakieś inne urządzenie, które rejestruje promieniowanie, które dochodzi z wszechświata, rejestruje je, które niezakłócone przez atmosferę. Gdy na powierzchni Ziemi stoi nasz teleskop, to wszystko, co odbiera teleskop, co rejestrujemy za pomocą teleskopu, jest zakłócone przejściem przez to promieniowanie, jest zakłócone przejściem przez ziemską atmosferę, która jest różna, ma różne gęstości, zależy od temperatury, pory roku i tak dalej, i tak dalej. Coś w tej atmosferze się dzieje i ona w jakiś sposób minimalny, niewielki, ale jednak zniekształca to promieniowanie, które rejestrujemy dochodzące z wszechświata i na podstawie którego wyciągamy wnioski o wszechświecie. I wielką rewolucją, można powiedzieć, w badaniach astronomicznych, no to był przede wszystkim słynny już od ponad 20 lat krążący wokół Ziemi teleskop kosmiczny Hubble'a, nazwany imieniem tego wielkiego amerykańskiego astronoma, któremu zawdzięczamy ogromnie dużo, zawdzięczamy Edwinowi Hubble'owi, zawdzięczamy, astronomia zawdzięcza odkrycie faktu, że wszechświat się rozszerza. To jest jedna z podstawowych, zupełnie fundamentalnych obserwacji. Wszechświat, cała przestrzeń, cały wszechświat się rozszerza. Kiedyś nazywaliśmy to ucieczką galaktyk. Wszystkie galaktyki od nas się oddalają. No, dziś wiemy, że to jest rzeczywiście rozszerzanie się wszechświata. Otóż teleskop kosmiczny Hubble'a, jak już powiedziałem, ponad 20 lat służy astronomom
i chyba ciągle jest najdoskonalszym, można powiedzieć, instrumentem astronomicznym, chociaż nie największym. Na powierzchni Ziemi zbudowaliśmy znacznie większe teleskopy niż właśnie ten krążący wokół Ziemi. Ale dzięki temu, że on obserwuje wszechświat spoza atmosfery, można ciągle dostarcza nam niesłychanie wartościowych, ciekawych informacji o wszechświecie. Sondy kosmiczne są tymi przyrządami, czy tymi badaczami przestrzeni kosmicznej, no niewielkiej, okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej, czy może tylko w Układzie Słonecznym, za pomocą których wynosimy najrozmaitsze instrumenty, nie tylko teleskopy, ale również inne instrumenty, które badają materię dochodzącą, materię w obrębie Układu Słonecznego. Chyba jeszcze powinienem zwrócić uwagę na fakt ten, że obserwując Ziemię spoza atmosfery, obserwując wszechświat, niebo spoza atmosfery ziemskiej, możemy dostrzec również, czy zarejestrować promieniowanie elektromagnetyczne, które dochodzi, które do Ziemi nie dochodzi, które jest przez atmosferę ziemską zatrzymywane, ekranowane, w szczególności na przykład promieniowanie podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie, krótkofalowe promieniowanie gamma i tak dalej. To są wszystko te zakresy długości fali promieniowania elektromagnetycznego, które są emitowane przez różne obiekty we wszechświecie, czy różne zjawiska we wszechświecie, a które zatrzymuje atmosfera ziemska. Dzięki Bogu, że zatrzymuje, bo po prostu możemy żyć tutaj na Ziemi. Gdybyśmy byli stale bombardowani promieniowaniem rentgenowskim, nie byłoby życia na Ziemi. Dzięki temu, że mamy atmosferę, która zatrzymuje to promieniowanie, możemy tutaj rozwijać się. Natomiast astronom oczywiście chce również rejestrować to promieniowanie, gdyż ono niesie ogromnie dużo informacji o obiektach obserwowanych, o zjawiskach, które tam zachodzą, w szczególności jakieś zjawiska gwałtowne, wybuchowe, to właśnie głównie emitują promieniowanie krótkofalowe, rentgenowskie czy promieniowanie gamma. I te zakresy długości fali odbieramy, rejestrujemy, no i interpretujemy. Dzięki technikom kosmicznym, które od już ponad 50 lat służą nam ludziom, również astronomom, no możemy badać wszechświat właściwie w tej chwili praktycznie w całym zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego. I to poszerza niesłychanie nasze możliwości badawcze. Sondy kosmiczne Voyager są niesłychanie ciekawymi obiektami kosmicznymi, które zbudował człowiek i wysłał z Ziemi. Podkreślmy, przypomnijmy, że wystrzelenie z Ziemi tych sond kosmicznych miało miejsce w roku 1977, a więc ogromnie dawno temu. I te sondy do tej pory są czynne, one do tej pory funkcjonują. A co robią? Niesłychanie wiele informacji dostarczają. Ich głównym celem był przelot koło wielkich planet Układu Słonecznego. Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Pierwsza sonda Voyager 1 zbliżyła się tylko do Jowisza, później do Saturna i poleciała gdzieś dalej. Natomiast druga sonda Voyager 2 przeleciała koło Jowisza, koło Saturna, a potem jeszcze Urana i jeszcze na końcu Neptuna. Cztery wielkie planety odwiedziła ta sonda. No odwiedziła, przeleciała w pobliżu tych planet, ale będąc blisko tych planet mogła wiele o nich powiedzieć, zbadać materię okołoplanetarną, odkryć jakieś nowe księżyce wokół tych planet. Ogromnie wiele zawdzięczamy informacji o tych wielkich planetach, czterech planetach olbrzymach, zawdzięczamy właśnie tym dwóm sondom. Sonda Voyager 2, która zbliżyła się do czterech wielkich planet, znajduje się w tej chwili w odległości mniej więcej stukrotnie przewyższającej odległość Ziemi od Słońca. Natomiast sonda Voyager 1, która tylko około dwóch planet przeleciała, jest już trochę dalej. Ona mniej więcej 125 razy na początku tego roku, to są dane z początku tego roku, 125 razy przewyższa odległość Ziemi od Słońca, w takiej odległości od Słońca się znajduje. No i te sondy, jak już podkreślałem, ciągle funkcjonują, ciągle są czynne. Kontakt z nimi stale jest utrzymywany i przyrządy naukowe, które się na nich znajdują, stale rejestrują najrozmaitsze informacje o materii, w której się znajdują. Oczywiście mówimy idealna próżnia kosmiczna, ale to oczywiście nie jest idealna próżnia. Tam ciągle jest jakaś materia, chociażby prawda, ten tak zwany wiatr słoneczny, który stale jest wydmuchiwany ze Słońca i gdzieś rozprzestrzenia się wokół Słońca. Tak samo jest prawda, materia międzygwiazdowa, niesłychanie rzadka, ale jakieś zastępuje gdzieś zderzenie tej materii, która pochodzi ze Słońca, z materią międzygwiazdową.
I to właśnie ta granica, to miejsce, gdzie zetknięcie, zderzenie się tych dwóch materii następują, no jest rzeczą ogromnie frapującą, ciekawą z fizycznego punktu widzenia, bo to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie no, granica Układu Słonecznego. Może to nie zupełnie, są jeszcze inne granice Układu Słonecznego, ale jedną z właśnie istotnych granic, my mówimy heliosfery, jest tego obszaru kołosłonecznego, jest właśnie to zetknięcie się, zderzenie się materii wyrzuconej ze Słońca, pochodzącej ze Słońca, z materią pochodzenia międzygwiazdowego. I przy tym zderzeniu, w tym miejscu, gdzie się te materie ze sobą jakoś stykają, zachodzą różne procesy fizyczne. My do niedawna tylko teoretycznie potrafiliśmy przewidywać, co tam się dzieje, jakie procesy fizyczne, jakie zjawiska zachodzą właśnie na tym zderzeniu materii słonecznej z materią międzygwiazdową. I cóż się okazuje, że w tej chwili właśnie te sondy kosmiczne Voyager, przechodząc przez ten obszar zderzenia się tych dwóch materii, granice w pewnym sensie heliosfery, no badają fizykę tej materii i dostarczają informacje na Ziemię. I to jest bardzo ciekawe, bo po pierwsze, no, w jakimś stopniu potwierdzają, czy modyfikują nasze teoretyczne rozważania, jak wygląda ta granica heliosfery, ale z drugiej strony też pokazują, gdzie, w jakiej odległości od Słońca ta granica się znajduje. To no, nie można powiedzieć, by tak idealnie potwierdzało nasze teoretyczne rozważania, ale stanowi to w tej chwili bardzo istotny, ważny element tych właśnie naszych teoretycznych przewidywań, jaki jest kształt heliosfery, gdzie następuje granica tego właśnie zderzenia się materii pochodzącej tylko ze Słońca z materią pochodzącą, materią międzygwiazdową, w której Słońce się porusza. Sondy stracą swoją energię, no i wtedy my stracimy również z nimi kontakt. One już nie będą nadawały żadnych informacji na Ziemię. Ale będą lecieć, będą gdzieś tam w przestrzeni międzygwiazdowej podróżować. Mniej więcej znamy, oczywiście wiemy, w jakim kierunku one lecą, ale się stale oddalają od Słońca. Można powiedzieć, że z prędkością oddalają się kilkunastu tysięcy kilometrów na sekundę. Czyli one się ogromnie szybko w tej chwili od nas oddalają. I no, można przewidywać, gdzie one w tej przestrzeni międzygwiazdowej, kiedy, gdzie się znajdą. Pamiętam, że mniej więcej za, drobnostka, 300 tysięcy lat, niecałe chyba 300 tysięcy lat, jedna z tych sond, chyba Voyager pierwszy, przeleci koło najjaśniejszej gwiazdy nieba, Syriusza, oddalonej, och, no już nie wiem ile tam tysięcy lat świetlnych od nas, ale w każdym razie może dlatego charakterystyczna to jest gwiazda, bo jest najjaśniejszą gwiazdą na niebie, właśnie na zimowym niebie jest pięknie Syriusz widoczny. I w odległości roku, czy może dwóch lat świetlnych od Syriusza, no przeleci właśnie ta nasza sonda Voyager, jedna z tych sond. No one będą dalej lecieć i teraz ta właśnie refleksja natury filozoficznej, to chyba będą jedyne obiekty zbudowane ręką człowieka, które mają szansę przetrwać nie tylko człowieka, nie tylko ludzkość, ale również naszą Ziemię. Ba, ja bym powiedział, że może nawet mają szansę przetrwać nasze Słońce, które kiedyś też zgaśnie, kiedyś życie Słońca, Słońce będzie umierało, Słońce zakończy swój żywot. To nastąpi pewnie za drugie tyle, ile Słońce już żyje. W tej chwili jesteśmy gdzieś pewnie w połowie czasu życia Słońca, czyli Słońce powstało mniej więcej 4,5 miliarda lat temu. Drugie tyle, te 4 czy 5 miliardów jeszcze będzie żyło. Ale kiedyś to życie Słońca, to Słońce też zgaśnie, skończy się życie Słońca. A te sondy mają szansę gdzieś tam w przestrzeni międzygwiazdowej jeszcze podróżować. Czyli to będą jedyni ambasadorowie nas, naszej cywilizacji, ludzkości we wszechświecie. Czy gdzieś kiedyś ktoś odczyta informację, którą one niosą, która tam jest zawarta. No oczywiście trudno przewidywać, nie wiemy, czy to tak będzie, ale na wszelki wypadek na tych sondach zainstalowane zostały informacje, takie podstawowe, fundamentalne informacje o nas. Na pokładzie obu tych sond, każdej sond jest taka złota plakietka, na której są wyryte różne informacje, skąd ta sonda pochodzi, a więc jakiś tam model Układu Słonecznego jest narysowany, że z planety Ziemia zostały wystrzelone, jest rysunek postaci ludzkich, mężczyzny i kobiety na tle właśnie tej sondy, żeby pokazać mniej więcej rozmiary, jakie te istoty, które na powierzchni Ziemi żyją, można było odczytać
coś, jakąś informację o nich. Jest też taka no, płytka, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, z nagraniem najrozmaitszych nie tylko obrazów, ale i również dźwięków, jakichś charakterystycznych dźwięków dla ziemi, szczekanie psa, płacz dziecka, jakieś takie warkot silnika samochodowego. Takie podstawowe informacje, które nas jakoś identyfikują, coś o nas mówią. Oczywiście masę zdjęcie z podanych, a również jest podana jakieś takie przesłanie do no, tych ewentualnie istot pozaziemskich gdzieś tam w kosmosie, które istnieją, o których nic kompletnie nie wiemy, czy istnieją, ale jeśli by ktoś gdzieś kiedyś odczytał tę informację, to od nas się dowie. A więc jest informacja na przykład w kilkudziesięciu językach, w tym oczywiście również po polsku, jakieś takie króciutkie przesłanie ówczesnego z lat 70. sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych, który w naszym ludzkości imieniu pozdrawia ewentualnie cywilizacje pozaziemskie.